Janina Rożecka z domu Gutowska, pseudonim Dora. W czasie powstania byłam na 2 tygodnie w plutonie 202 u porucznika Żytomirskiego, a potem na ulicy Śmiałej, na placu Czterech Generałów, w szpitalu u doktora Raczka i asystowałam przy operacjach i pielęgnacji rannych. Nigdy nie żałowałam, że złożyłam przysięgi. To był bardzo wzruszający moment i do końca byłam przekonana, że walczy o słuszną sprawę. No, zawsze to bardzo przeżywałam, że się dowiadywałam w czasie okupacji, prawda, że ktoś z kolegów zginął, czy został aresztowany. Ale jak się ma te 18-20 lat, to jakoś tak to mniej się może przeżywa, może się więcej przeżywa, ale się to był okres, gdzie właściwie nie było czasu na takie dochodzenie, dopatrywanie się, co się dzieje naokoło, tylko człowiek miał swoje zadania i po prostu tym się zajmował. W żadnym wypadku nie myślałam o tym, że może, że to się nie skończy i że nie, w końcu Warszawa będzie wolna. Dlatego właśnie pracowałam w konspiracji i działałam tak na rozkaz i na pracę, którą cały czas w czasie okupacji robiłam. Oprócz studiów miałam swoje zadania. No, nasi dowódcy w konspiracji to byli dla nas wzorem karności, posłuszeństwa i wiary w to, że to, co robimy, to na pewno nam się uda. Nie myśleliśmy tylko, że to tak będzie, okupacja tak długo będzie trwała, ale czekaliśmy każdego dnia, że zbliża się koniec wojny. No, z tą higieną to było o tyle ciężko, że zamknięte była woda. Także właściwie wodę musieliśmy brać ze studzień. No, Żoliborz to był taki willowa dzielnica, prawie w każdym ogrodzie była studnia, pompa. To jakoś stamtąd braliśmy. No, ja musiałam być raczej domyta, jeżeli tak można powiedzieć, bo pracowałam cały czas w szpitalu, więc miałam kontakt z rannymi i w czasie operacji byłam przy zabiegach. No, miałam wtedy przecież tak mało lat, że fizycznie doskonale wytrzymywałam. I dawałam sobie doskonale radę. Pracowałam, byłam zajęta, dyżury miałam i dzień, i nocy.
No więc, tak jak mówiłam, zgłosiłam się do plutonu 202 do poruczyka Żytomirskiego. Tam miał być organizowany szpital i doktor Raczek przeniósł nas na ulicę Śmiałą. I tam już cały czas do końca pracowałam. No więc tutaj mieliśmy to szczęście, że my zagarnęliśmy to wszystko, co szpital niemiecki zostawił w gimnazjum Poniatowskiego. Naprawdę to było wielkie bogactwo, bo nawet były surowica przeciwtęczowa z gorzeli gazowej, no opatrunki, środki dezynfekcyjne, nawet była sztuczna krew, no wszystkie narzędzia, wszystko było. A w innych punktach, tak jak się orientuję, no to było organizowane i szykowane przedtem. Takie siostry zmartwychwstanki na pewno szykowały. No to był tragiczny moment, bo na ulicy Śmiałej, to było blisko Cytadeli, ulica Śmiała, i Niemcy, już jak kończyło się powstanie, Niemcy zaczęli ostrzeliwać szpital, więc przenosiło się rannych do fortu na ulicy Czarneckiego. Z tym, że cały dzień wynosiłyśmy przez okienko piwniczne, bo ostrzeliwany już był Żoliborz bardzo intensywnie, więc sala operacyjna i ranni byli zniesieni do piwnicy. Przez okienko piwniczne wynosiliśmy ogrodami do fortu, tak jak powiedziałam. Ale pod koniec niestety tyle było przypadków zabicia po drodze rannych, że dostaliśmy rozkaz wstrzymania się i zostania w szpitalu do wieczora. Wieczorem Niemcy jakoś zawsze, zauważyłam, że zawsze były, kończyły się jakieś strzelanina i czekaliśmy do wieczora. Ja zostałam tam z grupką około 20 rannych. Niestety szpital zaś zaczął palić wieczorem. No, jak się ściemniło, to grupka kolegów powstańców przyszła z fortu, żeby pomału nas zabrać do fortu. I trafiłam do fortu. Tam już było całe grupy wszystkich rannych z całego Żoliborza, tam były prawie ściągnięte. W momencie zakończenia powstania zostałam z grupką 15 czy tam 20 paru rannych wywieziona autem do obozów w Pruszkowie. W Pruszkowie zrobiłam taką listę rannych i zgłosiłam się do lekarza Niemca, żeby podpisał na wyjście do szpitali podwarszawskich. Z tym lekarz niemiecki podpisał to, a jeszcze musiałam stawić się nie lekarza, ale oficera Gestapo, który dawał tą pieczątkę. No, dwa razy mnie wywalał z tego wagonu, gdzie urzędował, ale za trzecim razem weszłam i szczęśliwie podpisał mi i dał mi pieczątkę do wyjścia.
No, wyglądałam rozpaczliwie, bo przecież po wyjściu z powstania i te ostatnie dni to miałam okropny ten fartuch. No, nie umyta, w ogóle nie uczesana, no to nie dziwi się, że ten Niemiec nie chciał w ogóle patrzeć na mnie i wyrzucał mnie z tego wagonu, ale tutaj wyszłam szczęśliwie. Dali nam podwody, to się nazywało, to znaczy podjeżdżały pod obóz w Pruszkowie, podjeżdżały furmanki, jak to się nazywało, po prostu takie wozy ciągnące przez konia. Tam załadowałam rannych i wyjechałam do szpitala, najpierw w Pruszkowie, gdzie nas niestety nie przyjęli, bo jest ten nieprzyjemnie zresztą nas tam bardzo pan doktor naczelny przyjął, powiedział, że jesteśmy brudni zawszeni, co nie było prawda, brudni owszem, ale nie zawszeni. I stamtąd wyjechałam, dalej pojechałam do Komorowa. No i tutaj w willach w Komorowie był zorganizowany szpital i tam byli ściągnięci właśnie tacy ludzie starzy, bardzo chorzy w jednych salach, a jakaś duża sala została zorganizowana dla powstańców. I tam był cudowny człowiek, doktor Maj ze szpitala, przedwojenny lekarz szpitala zakaźnego na Woli. I tam złożyliśmy tych naszych rannych i to było już koło 10 wieczorem i do 4 rano klęcząc przy rannych na ziemi opatrywaliśmy i zmienialiśmy opatrunki, których nie można było przez te 2 dni zmienić i w Pruszkowie, w obozie. Pracowałam tam do grudnia. Wszyscy się rozeszli pomału, bo już jakoś rany się tam pogoiły i spotkałam znajomą, która zaproponowała mi wyjazd do Zakopanego, że ona tam jest córką, żebym przyjechała i tam czekała wyzwolenia, w co nie wątpiliśmy, że to lada moment nastąpi. Zwłaszcza, że już Rosjanie weszli, byli w Lublinie, więc już tutaj zbliżali się w stronę Warszawy. W Zakopanem pracowałam, zgłosiłam się tam do Czerwonego Krzyża, pracowałam w Czerwonym Krzyżu za talerz zupy i pół bochenka chleba i po prostu opiekowałam się ludźmi starymi, którzy też się znaleźli w tym Zakopanem. W momencie wyzwolenia wróciłam do Warszawy, spotkałam się na Felińskiego już z mamą i z tym chłopcem, którego przechowywaliśmy, chłopcem żydowskim, takim 10-letnim już wtedy. No i po prostu zostałam w Warszawie. No więc ja na początku szukałam pracy, więc zgłosiłam się znów do ośrodka zdrowia. Tam mnie skierowano do akcji grupy, która przeprowadzała ekshumację. Także przeprowadzałam ekshumację na ulicy Czerniakowskiej z grupką paru robotników. To był miesiąc marzec, kwiecień do maja, bo już potem się zrobiło gorąco. Tam pracowałam i codziennie z Żoliborza na Czerniakowską szłam
po gruzach do pracy i wracałam wieczorem. Niestety nie mogłam skorzystać z takich furek, które tam woziły ludzi, bo to nie pamiętam ile już w tej chwili się płaciło za to, 10 czy 20 zł, ale ja akurat tyle zarabiałam. Potem zgłosiłam się do biura, które przy wiadukcie, po lewej stronie, jak się od Śródmieścia wiaduktem jedzie, biuro, które się otworzyło do budowy metro. Tam się zgłosiłam, złożyłam podanie, a że wszyscyśmy się tu już na tym Żoliborzu znali i wszyscy wiedzieli, że jednak ja w czasie powstania byłam w akcji i pracowałam, więc musiałam w podaniu napisać. Po tygodniu wezwał mnie personalny i powiedział, że niestety nie mogą mnie przyjąć, bo no, nie podoba mi się, więc wiedziałam o co to chodzi. Czekaliśmy na to powstanie. Zwłaszcza, że wiedzieliśmy, że Rosjanie się zbliżają do Warszawy. Byli po drugiej stronie Warszawy. I w momencie wybuchu powstania myśleliśmy, że pomogą nam trochę. No niestety wszystko ucichło. Także o żadnej pomocy nie było mowy. Nawet w pierwszych dniach były tam momenty zwycięskie, powstańcze, a potem pomału to się kończyło. W każdym razie 2 miesiące walczyliśmy. To ja mogłam myśleć wtedy, ja byłam w konspiracji, pracowałam, byłam zajęta, w ogóle nie kwestionowałam, nigdy mam to już jakoś w sobie, że nigdy nie kwestionuję swoich dowódców czy dyrektorów do tej chwili, chociaż czasem mogę uważać, że coś jest nieodpowiedniego. Był rozkaz, byłam w wojsku, złożyłam przysięgę i musiałam stanąć do powstania.